Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na Wasze pytania. Zapraszam. Robert. Mam zbiornik 70x40x50, filtr NCF1000, lampa Sunsun 500C. Czy to wystarczy do akwarium towarzyskiego? Marzyły mi się skalary, ale niby rozmiar za mały, więc będą nonki, kieryski, krewetki, gubiki, ale co do tego w większym rozmiarze, aby traktowały mniejszych jako niejedzenie. To może zacznę od filtra. Filtr jest na steak, bym powiedział. Powinien uciągnąć Twój zbiornik, o ile go nie przerybisz. W komplecie bodajże jest tylko chyba pół litra ceramiki, to trochę skromnie. Ja osobiście wybrałbym większy model filtra. Co do lampy, Sunsun 500C. Twój zbiornik ma 70 cm długości, a lampa, sama lampa ma 51 cm. Jeśli odejmiesz te brzegi jeszcze lampy, w których nie ma LEDów, więc to jest jeszcze mniej. Oczywiście lampa się rozciąga, te nóżki się tam wysuwają nawet na 75 cm, z tym, że boki miałby się mocno niedoświetlone. W Twoim przypadku i tak będziesz miał niedoświetlone te boki. To wszystko zależy od gatunków roślin, jakie użyjesz. Możesz tam posadzić z boku rośliny po prostu cienioznośne, czyli mniej wymagające co do światła i wszystko powinno być ok. W przypadku tej lampy producent nie podaje ilości lumenów, ani paru tym bardziej, więc jest to zagadka. Z tego co widziałem, ta lampa świeci dość jasno i rośliny może średnio wymagające dałyby radę przy tym oświetleniu. Jeśli chodzi o rośliny bardziej wymagające, no to niestety musiałbyś się skupić na raczej innej belce i ewentualnie mieć dwie takie belki, które masz teraz. Biorąc pod uwagę oczywiście to, że te boki są niedoświetlone, ale to wszystko zależy od typu aranżacji. Ciężko mi się wypowiadać, bo nie wiem, co chcesz stworzyć. Jeśli chodzi o pomysł ze skalarami w Twoim zbiorniku, bardzo, bardzo kiepski. To jest za mały zbiornik, ale widzę, że już ktoś Ci to wytłumaczył i nie ma opcji, żeby w takim akwarium pływały skalary. To po prostu jest znęcanie się nad zwierzętami. Skalary są dość duże, a przy okazji są stadne, więc trochę ich tam musisz mieć. Przynajmniej na początek, później oczywiście można sobie dobraną parę trzymać, ale to nie będę o tym mówił. Więc fajnie, że tych skalarów mieć tam w tym zbiorniku nie będziesz. Te ryby, które tam wybrałeś, jak najbardziej. I oczywiście z ilością tych ryb nie przesadzaj, żebyś nie miał tam konserwy rybnej. Pamiętaj, że to później odbija się na parametrach zbiornika, szczególnie na azotanach, fosforanach i różnych tam związkach organicznych, które powodują to, że w zbiorniku po prostu zaczynają się pokazywać problemy. Działaj! A jeszcze zapytałeś tam o duże ryby. Jakie duże ryby, żeby ci tam niczego nie zjadały? Moja odpowiedź jest żadne. Mało akwarium, małe ryby. Jeśli będziesz miał duże akwarium, możesz sobie pozwolić na większe ryby. Prosta zasada. Tomasz pyta. Ponawiam pytanie. No dobra, to już ci odpowiem. Jak odłowić rybę z akwarium? Mam malawi z kamieniami i machanie siatką nic nie da. No chyba wszyscy znamy ten ból, jak odłowić niechcianą rybę albo na przykład chorą w akwarium z jakąś tam skomplikowaną aranżacją, gdzie jest masę kryjówek i ryba natychmiast gdzieś robi zryw i się chowa gdzieś tam pod kamieniami na przykład, jak to w Twoim przypadku. No trudna sprawa, bo czasami potrzeba po prostu rozebrać aranżację, żeby coś tam odłowić. No nie zawsze jest to wygodne, nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze są chęci na to. Więc co zrobić w takim przypadku? Ja używam dwóch metod, jeśli naprawdę nie chcę rozbijać aranżacji, ale powiem Ci, że czasami po prostu trzeba, bo nie ma takiej 100% metody, która pozwoli Ci odłowić wybraną rybę. Oczywiście można stosować różnego rodzaju pułapki, które są dostępne w handlu, pułapki na ryby. To po prostu są takie jakby akrylowe, powiedzieć prosto, puszki, pojemniczki z takimi zapadkami. W środku umieszcza się pokarm, ryba tam wpływa i już nie może wypłynąć. Oczywiście co się złapie, to się złapie. Może akurat uda się złapać tą rybę, którą chcesz. To taka trochę rosyjska ruletka, loteria. Co się uda, to będzie. Aż w momencie, kiedy uda się i złapiesz tą rybę, którą chciałeś złapać. Więc to sposób taki sobie i też kosztowny. Te pułapki zazwyczaj do najtańszych nie należą.
Inny sposób, który ja akurat bardziej lubię, to jest łapanie siatką, ale w sposób nieco inny niż takie ganianie za rybą siatką. A więc to wygląda u mnie tak. Wkładam siatkę do akwarium, zaczepiam ją o krawędź, tak żeby ona sobie tam była z godzinkę, dwie, żeby ryby się uspokoiły, żeby już nie były zestresowane na widok siatki, bo jak włożysz siatkę razu z panika, wszystkie ryby uciekają. Więc zostawiam tą siatkę, ona tam sobie wisi. Potem karmię. Małą porcją karmię i ryby koło tej siatki, oczywiście karmię, żeby koło tej siatki zaczynają pobierać pokarm, pływają, wszystko jest spokojne, są spokojne, nie wyczuwają zagrożenia. Potem tą siatkę już biorę sobie w rękę i bardzo blisko karmy mam. Tak, żebym mógł szybkim ruchem siatkę przycisnąć do szyby. Z rybą w środku oczywiście. Więc karmię, ryba podpływa, czekam na tą wybraną, która mnie interesuje. Gdzieś nawet do siatki wrzucam pokarm i w ten sposób kombinuję. Aż do momentu, kiedy mi się uda. A zazwyczaj mi się udaje. I to jest taka moja najlepsza, sprawdzona przeze mnie metoda, którą używam do łapania takich ryb trudnych, bym powiedział. Muszę Wam powiedzieć, że kończy mi się bateria w mikrofonie. Nie mam zapasowej. Mam nadzieję, że dogramy ten odcinek. Będzie słychać może jakieś delikatne trzaski. On tak się zachowuje, ten mikrofon, gdy już bateria mu zdycha. Zaczyna trzaskać. Ale mam coś jeszcze. Jakiś czas temu w filmie pod tytułem tam coś o Toruniu i plastikowych stringach, zapraszam, spytałem Was, czy chcecie wycenę dużego akwarium morskiego, diabelnie dużego, 5 metrów na 100 na 100 wysokości. Ile by to mogło kosztować? Ale jeszcze mam mniejsze akwarium, 1000 litrów, 180 na 80 na 70, tak? Tak na pozgrane, że no jakoś tak. I osoby, które chciały wiedzieć, wpisywały pod filmem w komentarzu snob, bo to akwarium dla snobów, wiadomo, bogatych snobów, takich bardzo bogatych. Więc mam tutaj tą wycenę, ale o tym za chwilę. Witam. Jakie jest Pana zdanie na temat odmulania akwarium? Podłoże kamyczek około 0,3 do 0,6 cm. Co jaki czas robić? Czy Pana wiedza jest oparta z doświadczenia, czy też z jakichś godnych polecenia książek? No, moja wiedza jest oparta z doświadczenia, czy z książek. No, książki to czytałem jakieś o akwarystyce jakieś 30 lat temu, więc tak średnio pamiętam. Mam tam jakieś książki o akwarystyce, czasami do nich wracam, ale to takie bardziej fachowe, tam o jakiejś fizjologii roślin i tym podobne rzeczy. Raczej z doświadczenia, wiesz, 40 lat się tym zajmuję, z tego chyba już 15 rok zawodowo. Więc tak z książkami to średnio umiem. Jak odmulać i czym odmulać takie podłoże? No, wiesz co, masz tak naprawdę dwie metody odmulania. Jedna to jest z utratą wody, druga bez. Czyli masz odmulacz taki, powiedzmy sobie, na prąd bateryjny, czy na zasilacz, wszystko jedno, gdzie odmulasz sobie dno. Cały brud trafia do woreczka i to zbierasz zgrubnie, bo te wszystkie mikro rzeczy i tak przedostają się przez ten woreczek, bo inaczej on by się zapchał po 10 sekundach i byłoby po sprawie. Więc takie grubsze brudy tracisz w ten sposób, jakoś tam doraźnie takich urządzeń można używać. Ale jednak lepszą metodą dla mnie jest odmulanie takim tradycyjnym odmulaczem, tanim, zwykłym odmulaczem, czyli klosz i wężyk i to wszystko ładuje się do wiader grawitacyjnie, czyli zaciągasz sobie przez rurkę albo masz taką gruchę, którą tam ściskasz i wtedy ta woda zaczyna lecieć. Nie połkniesz wtedy sobie tej wody, no, ale co to za akwarysta, który nie zaciągnął mułu z własnego akwarium, nie? Właśnie. Więc ten sposób wydaje mi się najbardziej odpowiedni. Oczywiście robisz to do momentu, kiedy stracisz tam powiedzmy sobie 1/3 zazwyczaj wody, no w niektórych przypadkach nawet połowę. Jeśli nie zdążysz odmulić, no to dokończysz sobie następnym razem. Trzeba to energicznie robić, trzeba mieć do tego wprawę. Każdy akwarysta, który ma jak tam troszeczkę duże akwarium, robi to już bardzo sprawnie. Ci początkujący trochę się motają i zazwyczaj bardzo dokładnie tam sobie tam odmulają i tak dalej, mocno skupieni i w tym momencie zrobili sobie kwadracik 5 na 5 cm i się okazało, że połowy wody w akwarium nie mają, nie?
To taki żarcik. Więc jak często jeszcze odmulać? Wiesz, to zależy tak naprawdę, bo są sytuacje, gdzie w ogóle się nie odmula. Ja na przykład nie ruszam podłoży aktywnych, nie odmulam zazwyczaj. No chyba, że taki starszy, który zaczynają pylić, więc czasami też je odmulam. Ale generalnie, jeśli masz takie podłoże, jak opisałeś, no to wszystko zależy od ilości ryb, od pokarmu, którymi karmisz. Jeśli w tym podłożu widzisz, jest masa odchodów, jeśli ryb masz dużo, no to za każdym razem, kiedy robisz podmianę wody, czyli raz w tygodniu, odmulasz sobie podłoże. Jeśli masz małą ilość ryb, no to musisz sam sobie wyczuć w tym momencie, kiedy to robić. Zazwyczaj nie robi się tego co tydzień przy podmianie wody. Po prostu zwyczajnie nie ma takiej potrzeby, bo odmulasz, tam po prostu nic nie ma w tym podłożu. Ale jeśli masz osobną liczbę ryb, no to już bym odmulał tak naprawdę co tydzień. To wszystko zależy też od ilości roślin i jakich roślin masz. Ja na przykład powiem Ci, że nie odmulam przy roślinach, które są wyjątkowo pobierające przez korzenie, takie jak na przykład kryptokoryny. Tam staram się koło nich nie odmulać. To jest ze szkodą dla tych roślin, bo po prostu one tam tracą w tym momencie składniki odżywcze, które pobierają właśnie przez korzenie. Na pytanie, co dalej z filmem o zakładaniu akwarium morskiego, odpowiem tyle, że jestem już w czasie realizacji, już część materiału nakręciłem, jeszcze dogram tylko parę scen, pomontuję to i będzie gotowe. Myślę, że no może nie w tym tygodniu, ale w następnym powinno się udać. Ale głowy nie dam. MD. W poprzednim filmie wspomina Pan, że poświęca Pan czas na doradzanie swoim klientom. Co jest zrozumiałe. Pytanie, jak zostać Pana klientem? Więc tak naprawdę opcje są dwie. Jedna w realu, druga w wirtualu. A więc zacznijmy tą w realu. No w realu to musiałbyś mieszkać blisko Bydgoszczy. Nie zapuszczam się dalej niż te kilkadziesiąt, no powiedzmy sobie, kilometrów od Bydgoszczy. Dalej nie, że po prostu zwyczajnie to klientowi by się nie opłacało. Czas jest drogi, a jego zasób jest ograniczony. Mówię to oczywiście o osobach, do których jeżdżę na przykład na serwisy albo robię realizację, czyli stawiam zbiorniki i tak dalej, i tak dalej. Z akwarystyką wszelaką. Więc no, to jedyna droga, jeśli chodzi o sprawy, że tak powiem, w realu. Jeśli chodzi o sprawy wirtualu, czyli takie doradztwo, pomoc i tak dalej, odpowiadanie na pytania. Prosta sprawa, najwyższy poziom wspierania. Cesarz i wtedy jestem do dyspozycji przez cały miesiąc, odpowiadam na Twoje maile wszystkie, rozkminiam problemy i tak dalej, w cenie jednej roboczogodziny serwisu. No i mamy tutaj w końcu wycenę zbiornika klasy premium, coś drogiego. Akwarium ma 5 metrów na metr szerokości, na metr głębokości, swoją drogą koszmar do serwisowania. Chodzi o głębokość. Ile takie akwarium może kosztować? Samo szkło. To jest oczywiście szkło OptiWhite, pewnie grubości. Najlepsze szkło, jakie da się kupić. Szlif trapezowy, nawet silikon najlepszy na świecie, jaki da się kupić. Dlatego przeloty, kominy, cała reszta, lakobel. Więc taki zbiornik o tych wymiarach kosztuje jakieś 33 813 zł. Jest to stan na kilka tygodni do tyłu. Te ceny się ciągle zmieniają, muszę Wam powiedzieć. Nie mamy na to wpływu. Szafka wysokiej jakości. Oczywiście wszystko, co tu będzie, to będzie wysokiej jakości, powiedzmy sobie, tak? Bo jak ktoś stawia akwarium tej wielkości i porywa się na takie wydatki, to on nie chce mieć żadnej taniochy. To musi być wszystko super i najlepiej drogie. Więc szafka to będzie około 15 tysięcy zł i stelaż aluminiowy, to w zależności od projektu. Więc stelaż pod taki zbiornik dochodzi nawet do 25 tysięcy zł. Hydraulika, czyli coś, co połączy nam akwarium z sampem, to jest między 2 a 3 tysiące zł. To zależy od zaworów na przykład. Samp 4,5 tysiąca zł. I żywa skała, pół tony żywej skały. I to jest wydatek 60 tysięcy złotych. Woda. 5 tysięcy litrów przygotowanej wody do tego akwarium to będzie przynajmniej 15 tysięcy złotych. Odpieniacz, tutaj będzie cena w euro, Bubble King. 5300 euro.
pompy, dwie sztuki Red Dragony, przynajmniej po 2000 euro za sztukę. Cyrkulatory Vortex, np. MP60, 4 sztuki to jakieś 13,5 tysiąca zł. Około 17 lamp rozmiar M Reef Factory to jest 74 715 zł. Realizacja, klejenie tego wszystkiego, postawienie tego zbiornika to jest między 30 a 70 tysięcy złotych, bo to zależy od wielu, wielu, wielu czynników, od ilości osób, które przy tym będą, odległości, bo na przykład gdzieś daleko to jest sekwaterowanie, wchodzi w rachubę całej ekipy i tak dalej, i tak dalej. Są to koszty robocze godziny, to trwa bardzo długo. Sklejenie takiej skały, klejenie pół tony skały, same kleje i tak dalej, to wszystko musi kosztować. To chyba zrozumiałe. Do tego jeszcze pompy dozujące, około tam 4800 zł, KH Keeper 3700, Level Keeper, Thermocontrol i tak dalej, to następne ładnych kilkaset złotych, więc jak widzicie, jest to dość drogi projekt, ale jak ktoś stawia taki zbiornik, no to uwierzcie mi, a są tacy ludzie, no to oni jak najbardziej liczą się z takimi kosztami, oczywiście, to jest oczywiste, ale tacy ludzie nie chcą mieć tanich rzeczy. Oni nie stawiają takiego zbiornika, żeby później kupić sobie cyrkulator Yebao za, nie wiem, 500 zł na przykład, nie? Nierealna sprawa. A teraz ten tańszy zbiornik. M80 na 80 na 70 wysokości, to nam daje 1008 litrów. Więc samo szkło, oczywiście najwyższej jakości, tak jak poprzednio, to jest 3917 zł. Sump 1200 zł, szafka około 7 do 9 tysięcy plus stelaż, przynajmniej drugie tyle. Skała około 100 kg na taki zbiornik w cenie około 150 zł za kilogram tej skały o najwyższej jakości, oczywiście. Sama usługa, montaż tego wszystkiego, no to jest 15 tysięcy zł. Do tego dochodzi jeszcze hydraulika, kilkaset zł, pompa obiegowa jakieś 1200 zł, cyrkulatory, powiedzmy sobie takie w rozsądnej cenie, no to tam około 1000 kilku zł. Sama woda 2750 gdzieś tak, odpieniacz 3300, do tego pompy dozujące jeszcze około 1600 zł, myślę, lampy flary EL jakieś 3-4 sztuki w cenie jakieś 4400 za sztukę. I do tego jeszcze można dołożyć oczywiście KH Keeper, który kosztuje 3700, wszystkie te urządzenia smart, które można do tego akwarium zamontować, więc jak widzicie, sobie to wszystko sumujecie, koszty są konkretne, a mamy tutaj sam sprzęt, żywą skałę, wodę i żadnego życia w środku, pomijając żywą skałę i bakterie, które zaszczepicie. Do tego trzeba sobie doliczyć, tak naprawdę górnej granicy nie ma, jeśli chodzi o życie, bo naprawdę można zaszaleć i kupić korale w cenach powalających, ale możecie też zrobić sobie, powiedzmy sobie, akwarium na koralach miękkich, które są dość tanie i tutaj akurat jakoś super drogo nie będzie. Ale jak mówimy na przykład o takim akwarium z rafą, taką premium, gdzie tam same rarytaski są, no to można śmiało doliczyć drugie tyle na życie. Bardzo dziękuję wszystkim za wirtualną kawę. Jeśli ktoś by chciał mnie zabrać na taką kawę, jest taka prosta możliwość, wystarczy kliknąć w link w opisie tego filmu. I dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość, wystarczy kliknąć wesprzyj tuż obok nazwy kanału, system dalej Was poprowadzi. Oczywiście jest to wszystko dobrowolne i można się wycofać w każdej chwili bez podawania przyczyn. I nie jesteście związani żadnymi umowami. I wszystkich zapraszam na jego Facebooka, gdzie zawsze dowiecie się troszeczkę więcej.